I mój gość, pani profesor Magdalena Środa. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygląda się pani profesor uważnie temu, co się dzieje w Sejmie? Tak, znaczy nawet napisałam na ten temat felieton, bo interesują mnie już teraz takie kwestie czysto etyczne. Bo można sobie wyobrazić, że grupa ludzi, na przykład żołnierzy, działa na rozkaz i dowódca każe dobijać rannych. 70% żołnierzy być może wykona rozkaz dowódcy, 20 się zawaha, a 10 jednak postąpi w zgodzie z sumieniem i będzie pomagać. Kim są żołnierze w tej metaforze? No właśnie, posłami PiS. Znaczy, ja tak się zastanawiam, bo rozumiem świetnie kwestie lojalności i posłuszeństwa w partii. Właściwie PiS opiera na tym swoją władzę. Natomiast nie jestem w stanie pojąć, że w tej bardzo dużej grupie osób nie ma właściwie ani jednej, która byłaby naprawdę empatyczna. Do tego stopnia, żeby jej sumienie powiedziało: moje miejsce jest przy nich. Moje miejsce jest tam, gdzie wspiera się tych, którzy są najsłabsi. Nie ma żadnego wyłamania się. No, postać pielęgniarki jest takie doskonałe pani zdjęcie. Krynicka. Pani Krynicka, która mówi o szukaniu paragrafów na tych rodzicach i skupienie całej agresji na rodzicach, którzy tak naprawdę po prostu walczą o swoje dzieci. To nie są dzieci, też trzeba na to zwrócić uwagę. Ja mam sporo znajomych, których jedyną troską to jest to, co się stanie z ich dziećmi, które są dorosłymi ludźmi po śmierci. To jest sytuacja tragiczna i ona jest bardzo wielowymiarowa. Szkoda, że my tak o tym trochę więcej nie mówimy, bo mamy też problem na przykład niepełnosprawnych rodziców, którzy mają zdrowe dzieci, nie mają żadnej pomocy. Mamy ten problem, który jest widoczny w Sejmie jak na dłoni. Ale jak pani, bo pani profesor, jakoś odpowiada sobie pani na to pytanie, bo to, co pani mówi, mówimy o stu kilkudziesięciu, boże, ze 200 jest chyba posłów PiS-u, tak mniej więcej. Znaczy, wie pan, to jest taki stary problem. Może to był dobry casting? To jest taki, tak, być może, mówię, tak, zupełnie serio, że akurat z ludzi, którzy powiedzmy w iluś tam procentach są empatyczni. Empatyczny może zawsze przejść na drugą stronę, bo powie, że jest granica, której przekroczyć się nie powinno. Wie pan, empatia wydaje mi się takim elementem wrodzonym. Można go oczywiście rozwijać i doskonalić, można stępić, ale jest taki odruch, prawda? Czyli jest taki odruch, jak ktoś leży na ulicy, to może pan sobie powiedzieć, on lubi leżeć na ulicy, ja lubię leżeć w moim łóżku. I to jest człowiek indyferentny moralnie. Ale większość ludzi jednak skłoni się, zwróci się, może trzeba pomóc. Tak mi się w każdym razie wydaje, to jest taki mój dosyć optymistyczny pogląd na naturę ludzką. W etyce też jest taki problem moralnej obojętności, czy moralnego niezdrowia. Nawet pokazano wyraźnie, że to jest przypadłość o charakterze psychologicznym albo psychiatrycznym, że ludzie po prostu są nieczuli, że tego nie rozumieją. To ale jak pani wytłumaczy sytuację, że mówimy w tym wypadku o ludziach, którzy... Nie dotykamy ich prywatnej sfery, bo oni sami przenoszą tę swoją prywatność w sferę publiczną, o ludziach, którzy na wyprzódki deklarują Pan Bóg, Jezus Chrystus, Matka Boża. Więc moje pytanie jest takie właśnie, wszyscy z nich na pewno w niedzielę byli w kościele, na pewno się wyspowiadali. Pytanie, czy się wyspowiadali ze swojej obojętności wobec osób cierpiących i potrzebujących troski. Zapewne usłyszeli coś o miłości bliźniego, przekazali sobie znak pokoju. Może wyspowiadali się ze swojej wściekłości na prezesa z powodu głosowania za cięciem własnych pensji. Tak, to jest być może jakiś problem i na pewno w tej chwili, pewno w środowiskach osób, to jest problem, posłów i posłanek z PiS-u, to jest chyba w tej chwili najważniejszy problem. Natomiast muszę powiedzieć, on oczywiście zaczął się, ja mówię o takim punkcie poznawczym, kiedy pojawili się uchodźcy u naszych bram i problem uchodźców. To jest dokładnie to samo, to znaczy... To jest, nie to, że to jest już obojętność moralna, to jest traktowanie innych ludzi jak przedmioty. A czy nie jest tak, bo ja czytałem bardzo, bardzo dokładnie raport pana Gduli, wydaje mi się, że on jest w niektórych miejscach dziurawy, ale on podnosi tam punkt, który znajduje potwierdzenie w kilku istotnych kwestiach w ostatnich latach, w tym w tych dwóch, o których pani profesor wspomniała, czyli właśnie uchodźcy, Żydzi przed chwilą. No właśnie, to się mnoży. Teraz niepełnosprawni, czyli on mówi o tym, że wśród wyborców PiS-u jest taka immanentna potrzeba dominacji, znalezienia kogoś słabszego, budowania jedności, wspólnoty wokół
prymatu nad jakąś grupą, nad jakąś osobą. Ja to trochę widzę tutaj może być inaczej. To tak samo drugi ja sort, trochę może inaczej, bo z punktu widzenia politycznego to zawsze jest taka potrzeba znalezienia wroga. To jest jakby najprostszy sposób uprawiania polityki. Wskazuje się na wroga, który jest kompletnie fikcyjny, wymyślony, tak jak kiedyś był gender albo gej, potem uchodźca, a teraz Żyd. I polityka rządu polega na tym, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo przed tym wrogiem. Tylko że wróg jest jednak traktowany jako zagrożenie, można powiedzieć, tak jak u Karla Schmidta, który skądinąd jest bardzo modny wśród naszych konserwatystów, to jest jakiś partner w pewnym sensie. Natomiast z punktu widzenia moralnego jest trochę inne zjawisko, mianowicie jest grupa ludzi, która nie jest traktowana jak ludzie. Uchodźcy nie są przez wielu członków naszego społeczeństwa i członkiń, ale przede wszystkim, i to jest właśnie interesujące zjawisko członków parlamentu, nie jak wróg, po prostu jak nikt, tego ale nie to, ma. Bauman miał na takie określone... To nie jest w jakimś sensie cudzysłów w swojej paskudności naturalne, ponieważ, przepraszam, ten ciapaty uchodźca musi być ciapatym. Ja go muszę odhumanizować, bo jak przez przypadek dostrzegę w nim człowieka, to nie mogę go po prostu gardzić. A dokładnie tak. To są dwie różne rzeczy. Widzieć w kimś wroga i nie widzieć w kimś człowieka. To są jakby dwie różne sprawy, prawda? Bo wróg to jest ten, wokół którego się mobilizujemy, my go jednak traktujemy jako sprawczego i podmiotowo, nawet jeśli jest wymyślony. Natomiast tu jest ten problem takiej obojętności. Pisał o tym zresztą Zygmunt Bauman w kilku miejscach, szukając jakiegoś terminu, bo oczywiście ludzie są obojętni, ponieważ nie rozumieją pewnych zjawisk albo nie mają wystarczającej empatii, ale on powiedział, że jest takie szczególne zjawisko, właśnie to, które polega na odhumanizowaniu. To znaczy, to nie są ludzie, więc ja, to są przedmioty, to jest nikt, więc ja nawet się nie mobilizuję, po prostu nie mam żadnych uczuć ani postaw. On stosował taki trudny termin adiaforyzacja. To jest religijny termin, który odnosi się do rzeczy obojętnych z religijnego punktu widzenia. Ja myślę, że jeden problem to jest ten problem wroga i budowania wroga, co doskonale robi Kaczyński, doskonale robi Kaczyński, stosując zresztą wzorce naprawdę czasem... Powiedzmy najlepsze. Najlepsze. Tak, wiemy, tak sobie mówimy. Powiemy tak, bo jednak historia z pasożytami to na trwałe chyba w jego biografii. No teraz, ale to się... To widzi pani, idzie niżej, tak? Bo Kuchciński chce deratyzacji, a jak się nazywa marszałek Senatu? Karczewski. Karczewski chce... Mówi o zagrożeniu epidemiologicznym. Tu nie ma zagrożenia serc, tu nie ma zagrożenia... że ci ludzie cierpią, jest zagrożenie epidemiologiczne. No więc, on się bardzo o to troszczy, no pan Karczewski. Dobrze pan redaktor powiedział, że czerpią z najlepszych wzorców. Natomiast no właśnie jest ten problem. Jeden to jest ten problem totalnej obojętności, z moralnego punktu widzenia, zwłaszcza w środowisku ludzi, którzy deklarują, że zasada miłości bliźniego jest fundamentalną zasadą ich wiary, a z drugiej jakiegoś takiego okrucieństwa i jednocześnie totalnej lojalności, no bo naprawdę w tak dużej grupie ludzi czyjeś sumienie, serce albo rozum powinny się odezwać i powiedzieć nie. Jednak są rzeczy, jak Luther powiedział, przy których stoję i stać muszę. Tu jest jeszcze jedna historia, która podkreśla, nie po polsku powiem, ale nie w tej formie to słowo występuje, smutność tej sytuacji. Ponieważ pamiętamy lat temu 13, w poniedziałek wielkanocny i potem w następne dni, ile było rozważań, takich rozmodlonych rozważań. Patrzymy na Jana Pawła II, widzimy cierpienie i że ten człowiek, który być może na pewno umiera tak naprawdę, pokazuje nam sens tego cierpienia, pokazuje nam człowieczeństwo cierpienia, pokazuje nam potrzebę dostrzeżenia, pomyślenia o tym. Tak, jesteśmy 13 lat później, ale a tu jest uczucie. Ale ja bym też powiedziała co innego. Politycy powinni się zajmować nie dostrzeganiem wartości cierpienia, ale eliminacją tego cierpienia. Ale jest jeszcze druga sprawa oprócz tego wszystkiego. Ja mam taki naturalny odruch, żeby pójść do tego Sejmu, to będzie usiąść z nimi. No więc o to chodzi. I teraz proszę zobaczyć, jak wygląda Sejm z zewnątrz. To po prostu jest jakaś twierdza. I to widać wyraźnie, że to jest ostatnia instytucja, czy jedna z ostatnich instytucji, która przeszkadza tej władzy w przejęciu jej w sposób dyktatorski. Ja mam swoje twierdzenie, wie pani, że tylko
różnica między Sejmem w sensie sposobu funkcjonowania i znaczenia dla całej mechaniki demokratycznej jest wyłącznie taka, że w Trybunale Konstytucyjnym już są tylko kamery przemysłowe, a tu jeszcze są kamery dziennikarzy, jeszcze znaczy, czasem się to pokazuje, a to się skończy. Może użyteczność Sejmu polega na tym, że to jest jakaś dystrybucja środków i ci posłowie mają z czegoś żyć, ale na pewno przestał on pełnić swoje funkcje demokratyczne. Dlatego uważam, że to jest dobre, że ten Sejm tak wygląda, ponieważ nie spełnia żadnej roli, jaką spełnia w demokratycznym państwie, a oni przynajmniej budują metaforę. Tak. To jest metafora. Tak wygląda to państwo. Ja tak sobie staram. Ogrodzone, nie możecie staram wejść. Się przypomnieć, jak on wyglądał. Nie ma dyskusji, eksperci nie wejdą, morda w kubeł. Jak on wyglądał w stanie wojennym? On zdaje się po prostu w ogóle nie działał, ale nigdy nie był tak zabarykadowany. Nie trzeba go było ochraniać. Natomiast ja sama też pamiętam, bo brałam udział w strajkach. Czyli troska o pozory tu jest większa niż była. No właśnie nie wiem, czy sobie z tego zdają sprawę, szczerze powiedziawszy. No bo właśnie no, ten Sejm nie działa. Znaczy, to jest taka totalna fikcja, której jakby rzeczywistość czy reprezentacja jest właśnie na zewnątrz, w tych wszystkich barykadach, czy jak to się nazywa, w murkach. Poza tym ja chcę powiedzieć jedno. Ja brałam udział w strajkach okupacyjnych dawno temu, rzecz jasna, na Uniwersytecie Warszawskim, w innych miejscach. To jest straszne. Naprawdę mieszkanie w warunkach, które się nie nadają do tego. Miesiąc. Jest to wyjątkowo nieprzyjemne. Chciałam, żeby o tym wszyscy widzieli, bo to po prostu człowiek jednak jest przyzwyczajony do jakiegoś minimum komfortu. A my jeszcze niedawno, pamięta pani profesor, parę miesięcy temu i słusznie wszyscy mówili o tym, jak ciężko jest wytrzymać to psychicznie i fizycznie. Dokładnie. Lekarzom, rezydentom, młodym 20-paroletnim ludziom. Tak, którzy byli a tu mówimy o starszych ludziach, którzy jednocześnie zajmują się... O ludziach, którzy potrzebują też rehabilitacji, więc naprawdę kontaktu no po prostu z taką pomocą medyczną czy wsparciem medycznym. I oni są w tych dramatycznych warunkach i ja w żaden sposób nie mogę im okazać jakiejkolwiek troski. Po prostu nie mogę, bo to jest zupełnie niemożliwe. No i patrzę się na tych posłów i myślę, że to jest niemożliwe. To jest jakieś nieludzkie, obrzydliwe, wstrętne, no ale jednocześnie poznawcze jest to fascynujące, że można w taki sposób zaprzedać własne sumienie, że można zaprzedać zdrowy rozsądek, tak na dobrą sprawę, czy ludzkie odruchy takiej, no nie wiem jak to nazwać, służbie politycznej, bo to się chyba tak nazywa. To są dokładnie ci sami, którzy 4 lata temu wobec tych samych ludzi byli bardzo cudzysłów empatyczni. Więc ja myślę, że jednak warto to wszystko... Empatyczność kadencyjna. Że jednak to wszystko warto zapamiętywać te nazwiska. Dziwię się, że ich wyborcy, wśród których na pewno muszą być ludzie jakkolwiek empatyczni, nie chodzą do biur swoich posłów i nie nakłaniają ich, nie próbują wywrzeć jakiegoś postawię nacisku. Tezę. Jeśli PiS nie dotyka tej sprawy, w sensie, bo tu nie ma realnego dialogu. Już nie mówię o ustępstwach. Takiego dialogu, że słuchajcie, tak na serio, my to widzimy od miesiąca. Muszą mieć po prostu badania pod tytułem elektorat to kłyka, nie ma problemu, sorry. Także w tym sensie wydaje mi się, że ta próbka demokratyczna, którą mamy w Sejmie, jest całkiem reprezentatywna to znaczy, dla części elektoratu. Że mamy bardzo wiele osób wśród elektoratu, które są zaczadzone tego rodzaju propagandą, że wszystko, co jest postawą krytyczną wobec tego, co robi PiS, jest elementem spisku. Mhm. I rzeczywiście to jest możliwe, bo przecież PiS doszedł do władzy, jakby ucząc swoich wyborców, że będzie opierał swoją politykę na wrogu, prawda? Ten wróg się zmienia, to wszystko jedno. Naprawdę, ja zwracam uwagę... W Ameryce jest tak samo. Jeśli media mówią, że Trump kłamie, to znaczy, że media kłamią, bo oni właśnie chcą obalić tego Trumpa, który jako jedyny mówi prawdę. Ja jednak sobie nie wyobrażam, żeby w Kongresie amerykańskim doszło do takiego strajku i nikt by nie zareagował. Ja sobie też nie wyobrażam, ale z przykrością stwierdzam, że ten dzisiejszy kongres, jak patrzę, co tam się dzieje, ma niewiele wspólnego z tym sprzed 20 paru lat. No właśnie, możemy to oceniać z punktu widzenia politycznego. Idziemy w kierunku populizmu, idziemy w kierunku systemów takich paradyktatorskich. Dlatego też mnie dziwi opinia niedawno wyrażona przez ministra spraw zagranicznych pana Czaputowicza, że są demokracje, które dzielą się na demokracje protekcjonistyczne, jak on powiedział, i demokracje prawdziwe. Przy czym Polskę zaliczył do tej drugiej grupy, podczas kiedy wiadomo, co się dzieje teraz w Parlamencie Europejskim i jakie Polska ma stanowisko. Również prezydent Duda ostatnio powiedział, że Polska może odgrywać fantastyczną rolę w dialogu między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. No to jest naprawdę, to znaczy, że nasi politycy albo mówią, co im każą, a to są jakieś kompletne głupstwa i nie wiem, dlaczego mieliby to robić, albo żyją w jakimś takim... Nie, ja się zgadzam z prezydentem Dudą, że wystarczy spojrzeć na Polskę, żeby wiedzieć, czym pachnie populizm, jak się zrobi o 3 kroki za dużo. No tak, ale wiara w to, że Polska może grać jakąkolwiek rolę w dialogu Unia Europejska, Stany Zjednoczone... No, myślę, że taka, jaką Andrzej Duda gra w spotkaniach z Donaldem Trumpem. Tak, dokładnie.
No dokładnie, to jest strasznie żałosne. Muszę powiedzieć, że akurat ta sprawa... To już nie pastwimy się nad nim. Znaczy, ta sprawa też mnie dotknęła trochę osobiście, bo jednak no, jesteśmy przyzwyczajeni do państwa narodowego i tego, że głowa tego państwa gra poważną rolę w teatrze polityki międzynarodowej. Wszystko się zgadza. Gra poważną rolę. No więc właśnie. No więc i to jest żałosne. Ale ja oczywiście apeluję. Znaczy, dla mnie ta sytuacja jest jakby życiowo i prywatnie strasznie ważna. Z moralnego punktu widzenia przede wszystkim. O wsparcie, pomoc, troskę. Nie wiem, jakie działania, żeby pomóc tym, którzy strajkują, przede wszystkim rozwiązać ich problemy, a po drugie, żeby zobaczyć na tym tle naprawdę ohydną, obrzydliwą postawę. Ja mówię już w tej chwili o postawie moralnej posłów i posłanek z partii rządzącej, bo to jest coś wstrząsającego. To jest naprawdę okropne, straszne świadectwo tego, czym się może stać polityka, w której główną rolę gra jakiś okrutny, starszy pan, a reszta się go słucha. To wygląda trochę kabaretowo, ale daje efekty naprawdę tragiczne i naprawdę bardzo smutne, bardzo pesymistyczne. Bardzo dziękuję pani profesor. Jak zwykle wlała pani w nasze serce wiele radości. Dziękuję serdecznie.